Wszechświat i wieczność na wyciągnięcie ręki. Ayahuasca by Shaman. 3 miesiące temu wziąłem udział poza granicami Polski w ceremonialnym przyjęciu świętego wywaru ayahuaski. Przygotowania do tego wydarzenia powziąłem jednak już na długi czas przed i jest to element, moim zdaniem, nie do pominięcia w tym trip raporcie. Jak się potem okazało, wszystko to miało mieć znaczenie podczas owego pamiętnego wieczora. Zacząłem przede wszystkim od diety, a zwłaszcza od odstawienia produktów mięsnych już 2 tygodnie przed. To zostało mi do dzisiaj i już się nie zmieni. Zastosowałem się do zaleceń osób doświadczonych w tym temacie, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mięso krępuje rozwój duchowy i nie jest skazane w połączeniu z psychodelikami. Nie wypiłem też ani łyka alkoholu w tym czasie, nie mówiąc o papierosach, które rzuciłem ponad rok temu. Tytoń ma bardzo zgubny wpływ na szyszynkę, która jest nam bardzo potrzebna przy tripie z DMT. Oprócz tego każdą wolną chwilę wykorzystywałem na relaks, obcowanie z naturą i oczyszczenie. Pozostali uczestnicy ceremonii nie byli aż tak rygorystyczni, za co przepłacili późniejszy czas inicjacji. Ich przeżycia były o wiele lżejsze od moich, a jeden z uczestników, który w przeddniu ceremonii jadł mięso i palił papierosy, przeżywał kontakt z Ayą w bardzo słaby sposób i raptem przez kilkanaście minut. Ogromne znaczenie odegrało też Set and Settings. Nauczony doświadczeniami z innymi substancjami, wiedziałem, że ten element zawsze ma znaczenie. Jednak w tym wypadku jest to piekielnie ważna sprawa. Jeśli zdecydujecie się kiedykolwiek na spróbowanie AI, warto pamiętać, że wszystko musi być idealne i nie szczędzić na odpowiednie przygotowanie ani czasu, ani pieniędzy. Zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy raz. Gdyż to wielka i wspaniała chwila, której nie zapomnicie do końca życia. Razem ze mną udział wzięło jeszcze kilka innych osób. Nie będą oni mieć dużego znaczenia w tym trip reporcie, zatem pominę ich ilość, wiek, płeć itd. A skupię się na głównym moim przeżyciu, gdyż jest to kwestia bardzo indywidualna. Cały obrzęd przebiegał pod opieką osób doświadczonych i świetnie przygotowanych. Wszyscy obecni spożywali wywar. Razem, także szamani. Wiele osób zaleca obecność trzeźwej osoby podczas takich prób. Ja jednak uważam, że obecność, że tak powiem, profana jest niewskazana. O ile wiele lepiej mieć w towarzystwie osoby bardzo doświadczone i godne zaufania, takiego jakim ja obdarzyłem moich szamanów. Ceremonia odbyła się w małej salce, niedaleko lasu. Kolory ścian i posłań, koców i poduszek były ciepłe i przyjemne. Akustyka sali była perfekcyjna. Pomimo tego, że przebywałem tam raptem jeden dzień, mogłem się tam poczuć jak u siebie w domu. Także dzięki wielkiej uprzejmości gospodarzy. Po kąpieli i przy wdzianiu białych ubrań, kiedy wszyscy byli już gotowi, weszliśmy do przygotowanej sali, gdzie rozpoczęła się ceremonia. Najpierw każdy z uczestników przyjął wywar zawierający inhibitory MAO, objętość jednego małego kieliszka, a następnie za około 15 minut kieliszek wywaru z DMT. Smak był nieprzyjemny, nawet bardzo, ale ciekawość i ekscytacja nieco go osładzały. Kiedy każdy z uczestników spożywał swoją porcję, położyliśmy się na posłaniach i w ciszy zaczęliśmy oczekiwać efektów. Z tego co opowiedziano mi następnego ranka, byłem pierwszą osobą, u której się zaczęło. Od czasu wypicia DMT upłynęło około 15 minut. Niestety, w dalszej części reportu muszę zupełnie zrezygnować z zegarowej chronologii, gdyż zwyczajnie przestała ona istnieć. Kiedy szaman przechadzał się pośród nas, grzechocąc grzechotką, celem odpędzenia złych duchów, wszystko powoli zaczęło delikatnie falować i rozmywać się. W ciągu chwili na moich ustach pojawił się uśmiech, a czysta radość zaczęła we mnie wzbierać. Szczęście i euforia rosły w tempie geometrycznym, a banan na twarzy osiągnął takie rozmiary, że stało się to wręcz niewygodne. Było pięknie, wręcz fantastycznie. Czułem, jak to wszystko się rozpędza. Jednocześnie poczułem także w brzuchu coś jakby zetknięcie ze sobą dwóch pasujących puzli. Nie wiem jak inaczej to określić. Jedno jednak było dla mnie pewne. Obejdzie się bez wymiotów i dolegliwości gastrycznych. Wszyscy pozostali uczestnicy wymiotowali i cierpieli straszne mdłości. Ja byłem jedyny, którego całkowicie to ominęło. Wpływ na to miała właśnie m.in. stosowana dieta i przygotowania, a także oczyszczenie. Euforia stała się jeszcze potężniejsza. Zacząłem oddychać tak głęboko, jak jeszcze nigdy w życiu.
Każdy oddech powodował wygięcie się kręgosłupa. Z każdym oddechem moje ciało falowało, miotały nim ekstatyczne spazmy, było tylko i wyłącznie dobrze. Czułem się, jakbym właśnie na nowo się narodził. Wszystko, co znajdowało się w zasięgu mojego wzroku, falowało i tańczyło. Wszystko było piękne i wspaniałe. W tym momencie do pokoju, po chwilowej nieobecności, wróciła szamanka. I stała się w tym momencie rzecz, która jako pierwsza, choć bynajmniej nie ostatnia tego wieczoru, przekroczyła granice mojego zrozumienia. Mimo tego, że stała ona kilka metrów ode mnie, to jej obecność w jakiś sposób oddziaływała na mnie i nie potrafię tego w żaden sposób wytłumaczyć. Wiem jednak, że tak właśnie było, po prostu czułem to oddziaływanie. Radość i rozkosz wykręciły mi całe ciało, a z oczu szerokim strumieniem popłynęły łzy. Już się nie uśmiechałem, a wyłem i jęczałem ze śmiechu czystej radości, jednocześnie rycząc ze szczęścia jak małe dziecko. Nie wierzyłem, że jest możliwy taki stan fantastyczny. W głowie miałem totalną i czystą miłość do wszystkiego, co żyje. Czułem się na siłach wybiec na ulicę i dać to wszystkim ludziom wokół. Pokłady pierwotnego szczęścia i bezwarunkowej miłości były niewyczerpalne. Gdyby już wtedy skończył się cały trip, uznałbym to za najważniejsze i najpiękniejsze przeżycie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Uniesienie miało trwać jeszcze jednak wiele długich godzin, a od tego momentu miało być już tylko lepiej. Leżałem więc napawając się osiągniętym stanem. Lista utworów na ten wieczór została doskonale skomponowana, a muzykę odbierałem znacznie lepiej i głębiej niż na trzeźwo. Słuchałem więc płynących dźwięków przy akompaniamencie wymiotujących współtowarzyszy. Nagle przed moimi oczami zaczęły się pojawiać różne osoby z mojego życia. Pojawiali się na jakiś czas w mojej głowie i znikali, ustępując miejsca kolejnym postaciom. Nie miałem wpływu na kolejność ich pojawiania się, a gdy próbowałem w nią ingerować, na przykład kojarząc samodzielnie inną osobę z tą, która aktualnie była mi przypominana, wizje chwilowo zanikały. Poddałem się więc i obserwowałem. Dalej towarzyszyło mi potężne szczęście i miłość. Wiedziałem, że każda z tych osób jest ważna w moim życiu. Aja pokazała mi prawdziwych przyjaciół i dobrych ludzi. Co ciekawe, nie pojawiło się w tych wizjach kilka osób z mojego najbliższego otoczenia, natomiast wystąpiły tam postaci, które znałem krótko i niezbyt dobrze, a które odegrały jednak znaczną rolę w moim życiu. Po odwiedzeniu przyjaciół i krewnych rozpoczął się kolejny, w mojej opinii najsilniejszy, najpiękniejszy i najbardziej niesamowity etap tej podróży. Podczas pisania tego trip raportu zatrzymałem się na tym akapicie na 3 dni, wiele razy go edytując, po czym zrobiłem sobie 2-tygodniową przerwę, żeby rzetelnie pozbierać i sformułować myśli. Siła działania napoju cały czas wzrastała. Zatraciłem poczucie posiadania fizycznego ciała. Wizualizacje przerosły moją wyobraźnię i przewyższyły wszystko to, co dotąd widziałem pod wpływem jakichkolwiek substancji. Nie było znaczenia, czy moje oczy są otwarte, czy zamknięte. Byłem punktem przemieszczającym się we fraktalnej przestrzeni. Jednocześnie czułem się bardzo bezpiecznie i wypełniało mnie poczucie nieśmiertelności. Czułem się więc pewien. Choć nigdzie wokół nie istniał żaden logiczny punkt zaczepienia, muzyka i obraz zlały się w jedno, tak jakby wzrok i słuch stały się jednym niepodzielnym zmysłem. Zacząłem doświadczać totalnej eksterioryzacji i telepatycznego połączenia z najwyższym bytem, a także, a raczej tym samym, z całym wszechświatem. Przeżycie to wykracza poza granice wyobraźni, tak dalece, że nijak nie jestem w stanie słowami oddać tej ogromnej przepaści. Zrozumieć ten stan można jedynie samemu go doświadczając. Opisując go, będę musiał użyć paradoksów i zaprzeczeń, które wtedy były dla mnie oczywiste, zrozumiałe, naturalne i logiczne. Otóż zacząłem doświadczać w jednej chwili wszystkich niemalże stanów uczuć, prócz cierpienia i strachu. Także uczucia takie jak irytacja wiecznością i konieczną bezczynnością, gdyż robienie czegokolwiek było zupełnie zbędne. Były one jednak bardzo przyćmione przez najczystszą radość i ogarniającą mnie wszechwiedzę. Jednocześnie widziałem naraz wszystkie kolory, wirujące i płynące z ogromną prędkością. Miałem silne uczucie poruszania się. Słyszałem miliardy różnych dźwięków, będąc jednocześnie w stanie wyodrębnić z tego absolutną ciszę i w tym samym momencie ją słyszeć. Czułem się, jakbym przebywał jednocześnie w każdym miejscu.
Sama myśl o przemieszczaniu wydawała się natychmiast skrajnym nonsensem, gdyż byłem wszędzie. Czas rozpłynął się całkowicie. Miałem poczucie istnienia od początku wszystkiego i miałem poczucie pewności istnienia cały czas, także po śmierci. Wszystkie jednostki czasu zastąpiła jedna, niepodzielna i maksymalna zawsze. Obecność wyższej inteligencji, boskiego bytu, wielkiej pierwotnej siły, życia w najczystszej postaci była niezaprzeczalna. Zaznaczam, że przez 7 lat byłem ateistą i dopiero opisane w moim drugim trip reporcie przeżycie pokazało mi, że jednak coś w tym jest. Nie nastawiałem się jednak na spotkanie z najwyższym bytem przed wypiciem wywaru. Nie wyobrażałem sobie najwyższego bytu i nie myślałem o nim. Wszystko stało się z samego siebie. Nie byłem jednak w żaden sposób rozłączny od tego. Najwyższy byt przenikał mnie całego. Ja byłem nim, a on mną. Czułem to wszystkimi zmysłami, a to, co czułem, było doznaniem totalnym, prawdziwym i nieskończenie cudownym. Byłem jednością z wszechświatem i z wielką siłą stwórczą życia. Brak mi słów, żeby lepiej określić to. Nigdy nie czułem się lepiej, bezpieczniej i nigdy nie byłem szczęśliwszy niż tej właśnie chwili. Po krótkiej chwili oszołomienia, takim obrotem spraw zrozumiałem, co się dzieje. Oczywiście istniała możliwość rozmowy z najwyższym bytem. Nie było to jednak porozumiewanie się przy użyciu głosu, a czysta wymiana świadomości. Wszystko, czego potrzebowałem, natychmiast zaczynałem wiedzieć. W mig pojąłem sens ludzkiego życia. Dowiedziałem się, że życie po śmierci fizycznej to najoczywistsza prawda. Zrozumiałem nieskończoność, a także konstrukcję wielkiego stworzenia. Wszystkie odpowiedzi na pytania, nad którymi od tysiącleci głowią się filozofie, stały się dla mnie oczywiste, jak to, że 2 plus 2 równa się 4. Zrozumiałem, że życie i radość życia to wszystko, czego potrzeba, to coś, co jest i będzie zawsze, coś już doskonałego i nieskończonego, a wszystko to, co nazywane jest złem, nie oznacza nic wobec nieprzeniknionej potęgi życia i radości życia. Świadomość wszechświata w przekładzie na mowę słów mógłbym przetłumaczyć tak. Wszystko jest gotowe i działa jak należy. Tak będzie już zawsze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko z tego czerpać. Ty jesteś życiem, a to wszystko jest także dla ciebie. Żyj i ciesz się życiem. To wszystko, co masz robić. Byłem jak kropla w oceanie radości i spokoju, będąc jednocześnie tym oceanem. Wszechświat płynął powoli jak wielka i spokojna rzeka, nie mając końca ani początku. Zrozumiałem to i pozostałem nieruchomo. Dalej, nie czułem posiadania własnego ciała, zatrzymałem natomiast poczucie poruszania się. A na mojej twarzy pojawił się ledwie zauważalny uśmiech, obraz skrajnego i dojrzałego zadowolenia. Z identycznym wyrazem twarzy uwiecznianym jest Budda na wszystkich posążkach. Teraz już wiem, dlaczego tak się uśmiecha. Muszę zaznaczyć, że gdybym przeczytał to, co teraz sam napisałem 2 lata temu, to puknąłbym się w głowę. Teraz jednak mogę się tylko śmiać z politowaniem, widząc siebie z przeszłości. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo mój opis jest niewiarygodny. Zanim jednak nazwiesz mnie głupcem lub szaleńcem, przebądź taką drogę rozwoju jak ja. Poznaj Aję i wtedy pogadamy. Później nastała statyczna faza inicjacji. Wróciłem na ziemię, tak bardzo zadowolony, spełniony i szczęśliwy. Leżałem spokojnie w sali. Reszta otoczenia i inni uczestnicy nie obchodzili mnie ani trochę. Nie mam pojęcia, co się z nimi wtedy działo. Ogarnęła mnie zupełna cisza. Zrobiło się bardzo spokojnie. Nadal czułem połączenie z najwyższym bytem, tak jakbym ustawił radio na odpowiednią falę i mógł spokojnie słuchać audycji. Przez moją głowę płynęły myśli. Pojąłem, skąd wzięły się wszystkie religie tego świata, skąd wzięła się ludzka duchowość. Wszystkie religijne ekstazy, cuda i objawienia można było tłumaczyć stanem, w którym znajdowałem się tego wieczora. Zrozumiałem także fenomen wszystkich proroków i religijnych mistrzów jak Jezus, Mojżesz, Zaratusztra, Budda i tym podobne. Ogarnął mnie wtedy i towarzyszy do dziś wielki szacunek i zrozumienie dla wszystkich religii, co nie znaczy, że zacząłem gardzić ateizmem czy wyśmiewać go. Każdy musi kroczyć swoją drogą i w swoim tempie, chcąc nie chcąc, zmierzając do celu, który tak naprawdę jest tylko jeden. Dawno odrzuciłem wiarę w cudze słowa i zdałem się tylko na swój umysł i rozum, przyjmując ateizm. Był to właśnie pierwszy krok ku samodzielnemu poznaniu boskiego bytu. Poznałem go, widziałem i czułem wszystkimi zmysłami, nie zaprzeczając przy tym rozumowi.
Teraz nie mogę powiedzieć, że wierzę w Boga, czy wierzę w życie po śmierci. Wiem, że istnieje boski byt, bo sam jestem jego częścią, jestem nim. Wiem, że istnieje od zawsze i będzie istnieć. Dalej, myśli stały się bardziej introspektywne. Mogłem przyjrzeć się swojemu życiu, zrozumieć, co robię źle, co mógłbym robić lepiej. Znajdowałem w moment rozwiązania dla najbardziej nawet błahych problemów czy przeciwności życiowych. Powziąłem wtedy wiele wspaniałych postanowień, które obecnie cały czas realizuję. Od tego czasu do dziś diametralnie zwiększyła się moja tolerancja, zrozumienie, a także radość z życia. Stałem się o wiele bardziej spokojny i szczęśliwy. Głęboki spokój i radość z tego, co zobaczyłem, zdaje się być niezachwiana. Leżałem tak i pozwalałem, żeby myśli dalej płynęły przez moją głowę. Wielka cisza powoli ustępowała i dawała mi się słyszeć muzyka. Przed oczami pojawiły się kosmiczne krajobrazy, a także miejsca, których nigdy nie widziałem. Coś jakby pustynie nocą, a pod nimi zorze polarne. Nie miałem wpływu na to, co widzę. Jednak wszystko było zachwycająco piękne. Byłem bardzo wyciszony. Nie poruszałem się w ogóle. Nagle zdałem sobie sprawę, że od jakiegoś czasu w ogóle nie oddycham. Otworzyłem oczy szeroko i przerażony spróbowałem szybko zaczerpnąć powietrza. Otworzyłem usta i nic nie wskurałem, gdyż płuca miałem pełne. Zaskoczony przez moment nie wiedziałem, jak to możliwe. Czułem się jednak doskonale, więc bez paniki postanowiłem przyjrzeć się mojemu rytmowi oddechu. W ciągu około 2 minut brałem jeden oddech. I to nie głęboki i łapczywy, a strasznie płytki i ledwie wyczuwalny. Czas określałem na podstawie muzyki, nie mogłem się temu nadziwić. Co prawda, czytałem kiedyś, że buddyjscy mnisi i inni mistrzowie medytacji mogą oddychać raz na kilka minut, ale nie wiedziałem, że to wygląda w ten sposób. Uczucie było niesamowite. Zużycie organizmu było w skrajnym minimum. To by tłumaczyło także sposób, w jakim buddyjscy mnisi mogą wytrzymywać miesiącami bez jedzenia i picia. Ciało było wyciszone o wiele, wiele bardziej niż podczas głębokiego snu, a ja miałem przy tym 100% przytomności umysłu. Czułem, jak wspaniale odpoczywa mój cały organizm, jak każda komórka ciała jest w stanie resetu. Do tego zauważyłem możliwość czucia wewnętrznego. Czytałem, że niektóre substancje psychoaktywne mają takie możliwości, a także, że mistrzowie jogi także to potrafią. To tłumaczyłoby nieprawdopodobny poziom rozwoju fizjologii w dawnych czasach Indii. To było wspaniałe uczucie. Czułem wszystko, co dzieje się wewnątrz mnie. Każdy płyn, który przelewa się we wnętrznościach, krew płynącą w żyłach. Czułem, jak każdy organ dziękuje mi za to, że wypiłem ten wywar. Organizm odpoczywał, regenerował się, można powiedzieć wręcz, że uzdrawiał się. Po tym doświadczeniu wprowadziłem także bardzo wiele zmian w swojej diecie i sposobie odżywiania się. I do dziś mam doskonały kontakt z moim ciałem. Wszystko, co spożywam, wiem, jak na mnie działa. Ciało po prostu mówi mi, co dla mnie dobre, a co nie. I tak leżałem do białego rana, ciesząc się błogim relaksem, badając i podziwiając swoje ciało. Wspaniałe myśli dalej płynęły, spokojnie i powoli. Trudno mi określić godzinę, kiedy napój przestał działać, bo wiele jego efektów odczuwałem jeszcze kilka dni później, a niektóre tak naprawdę pozostały mi do dziś. Umownie jednak mogę powiedzieć, że było to około godziny 5-6 rano. Ayahuasca podarowała mi najwspanialsze i najpiękniejsze przeżycia, o jakich nigdy nawet nie śniłem. Była to najsilniejsza, najpiękniejsza i co bardzo ważne, najbezpieczniejsza, fizycznie i psychicznie, substancja, z jaką się zetknąłem. Poszerzyła wyobraźnię i dała zrozumienie, wielkie szczęście i miłość do całego świata. Zyskałem wieczny spokój i radość. Wiem teraz, że wszystko, co złe spotka mnie w życiu, jest niczym wobec radości życia, która wypełnia wszystko wokół. Odnotowałem także jeszcze jedną zmianę, jaką spowodowało przyjęcie wywaru. Od tamtego czasu bardzo zmieniły się moje banie po marihuanie. Nie zdarzyło mi się od tamtego czasu nie mieć cewu w popaleniu. Nudna i męcząca nieraz faza zmieniła się w spokojną i błogą. Nie dość, że wróciły te banie,
jak za starych czasów, to nabrały one dodatkowo nowych, pięknych barw. Postanowiłem także, że nigdy w życiu nie przyjmę już żadnych syntetycznych substancji. Wystarczą rośliny. W roślinach jest wszystko, choć tak naprawdę nawet i one z czasem stają się zbędne, gdyż człowiek jest w stanie sam sobie wygenerować najwspanialsze stany bez użycia jakichkolwiek substancji z zewnątrz. To wiąże się jednak z ogromną pracą i praktyką duchową, ale to już całkiem inny temat. Kolejnym postanowieniem jest pozostanie przy wegetarianizmie. Choć wcześniej nie wyobrażałem sobie dnia bez mięsa, to teraz jedność z każdą żywą istotą nie pozwala mi na robienie czegoś takiego. Przeżycie to było warte każdych pieniędzy i z całą pewnością było punktem zwrotnym w życiu. Nie jest jednak tak, że każdy, kto wypije wywar, dozna tego samego, co opisałem w tym raporcie. Na sposób przeżycia składa się cała masa różnych rzeczy. To, jakim jesteś człowiekiem, czy jesteś w porządku wobec innych, a także wobec siebie, to jak bardzo otwarty jest umysł i jak czyste są intencje. Jeśli ktokolwiek myśli w przyszłości o połączeniu z Ayo, powinien zacząć przygotowania najlepiej od zaraz, gdyż wszystko, co robi, będzie miało jakiś wpływ. Zdrowy tryb życia, redukcja stresu, wyciszenie umysłu. Im głębsze, tym przeżycie będzie lepsze. Decydując się na wzięciu udziału w ceremonii, zdawałem sobie sprawę, że sięgam po substancję uznawaną przez wielu jako najsilniejszy psychodelik na świecie. Żałowałem nieco, bo oznaczać to miało, jakby to powiedzieć, koniec poszukiwań. Na drodze rozmaitych nowych doświadczeń i ciekawych substancji miałem dostać najpotężniejszą, taką, której nic już nie przewyższa. I fakt, była to najsilniejsza rzecz, z jaką się zetknąłem. Potęga działania i jej możliwości są nieskończone. Jednak to, co uznawałem za sufit wewnętrznego przeżycia, tak naprawdę okazało się podłogą. Teraz dopiero widzę, jak wiele wspaniałych rzeczy można osiągnąć, jak wiele rzeczy jest ukryte w naszych umysłach i do jakich niesamowitych zdolności można dojść poprzez duchową i umysłową praktykę. To ogromne pole możliwości, a ostatni stopień wtajemniczenia z psychodelikami okazał się być pierwszym stopniem duchowego poznania.